Placek Jagielloński zmieni wygląd. Miasto ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. Prawie 30 buków posadzono dziś na osiedlu Prędocinek. Mają upamiętnić kanonizację Jana Pawła II. 25 kwietnia, piątek, Robert Utkowski, witam Państwa i zapraszam na Teledziennik. A Teledziennik zaczynamy od pytania, jak będzie wyglądał Plac Jagielloński. Odpowiedź na to pytanie poznamy po rozstrzygnięciu konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej tego miejsca. Konkursu, który ogłosiły władze miasta, ale projektanci nie mają wolnej ręki. Koncepcje muszą spełnić szereg wymagań. To drugie podejście do opracowania koncepcji architektonicznej Placu Jagiellońskiego. Władze miejskie nie mają wątpliwości, że ten teren należy uporządkować. Mamy nadzieję, że ten moment, w którym dzisiaj stajemy, jest już momentem ostatnim i też będzie czasem, w którym w okresie 2014-2020 będziemy mogli pozyskać również pieniądze europejskie na sfinansowanie czy współfinansowanie tego projektu. A potrzebnych będzie sporo funduszy, bo plac jest mocno zaniedbany. Nie służy ani jako miejsce spotkań, ani odpoczynku. Nawierzchnia jest zdewastowana. Sporo do życzenia pozostawiają trawniki, krzewy czy żywopłoty. To miejsce trzeba ożywić. Jednym z pomysłów jest lokalizacja tak zwanego elementu wodnego. Po doświadczeniach z placu z fontannami, placu Konstytucji, wszyscy już rozumiemy, jak atrakcyjnym elementem jest woda. Oczywiście ona nie musi być tak bogato i tak silnie eksploatowana jak na tym placu, natomiast w ogóle pojawienie się elementu wodnego na pewno bardzo uatrakcyjnia przestrzeń publiczną. W nowych koncepcjach trzeba będzie uwzględnić likwidację istniejących parkingów w rejonie skrzyżowania Struga i Pileckiego oraz wzdłuż teatru. Ulica Kelleskrausa na odcinku między Struga a Fosza będzie zamknięta albo zlikwidowana. Na kierunku północ-południe musi zostać zaprojektowane przejście dla pieszych. Przygotowanie dokumentacji projektowej nie może być droższe niż 250 tysięcy złotych, natomiast koszt realizacji inwestycji został oszacowany na poziomie 20 milionów złotych. Prawie 85 kg cukru zjadło w swoim życiu 7-letnie dziecko, średnio. Właśnie z otyłością wśród dzieci chcą walczyć autorzy kampanii Dieta to nie odchudzanie, tylko zdrowe odżywianie. Lekarze, dentyści, a także trener Marcin i pan Jabłko spotykają się z dziećmi w podstawówkach i robią prawdziwą furorę. Tyle cukru zjadło do tej pory 7-letnie dziecko. Tu zmieściłyby się 84-kilogramowe torebki. To zdecydowanie za dużo, mówią organizatorzy kampanii Dieta to nie odchudzanie, tylko zdrowe odżywianie. Eksperci z zakresu zdrowego żywienia spotykają się z dziećmi ze szkół podstawowych i przekonują, że warto zamienić batonik na marchewkę, a jest kogo przekonywać. W Radomiu co piąte dziecko w szkole podstawowej ma nadwagę lub otyłość, więc to jest ogromna rzesza dzieci, nad którą warto pracować i warto w tych dzieciach od samego początku wyrabiać prawidłowe nawyki żywieniowe. Spotkanie trwa 1 godzinę lekcyjną, ale zajęcia prowadzone są w sposób niestandardowy. Lekarze zadają sporo pytań maluchom, przekonują, że zbyt dużo cukru nie jest zdrowe, na przykład dla zębów, i zachęcają do wspólnej zabawy i ćwiczeń. Żeby dzieci wiedziały, co to znaczy zdrowy tryb życia, jakie potrawy są zdrowe, jakie powinny jeść, jakie witaminy, tak, jak się zachowywać, tak, jak ważny w zdrowym trybie życia jest ruch. Uczniów skutecznie rozruszał trener Marcin. Niektórych zaprosił do wspólnych ćwiczeń, ale prawdziwą furorę zrobił podczas solowego pokazu. Podobne spotkania odbyły się w 4 innych szkołach. Planowane są kolejne. Chodzi o to, żeby dotrzeć do jak największej liczby dzieci, a przez dzieci do ich rodziców i wyeliminować błędy żywieniowe. Bardzo dużo dzieci nie je w domu pierwszego śniadania. Jest to posiłek niezmiernie istotny w diecie dziecka. Rano jakby zdobywamy energię na cały dzień, lepiej dzieci przyswajają wiedzę w szkole, lepiej się uczą, lepiej się koncentrują, osiągają lepsze wyniki. Dzieci nie zabierają do szkoły drugiego śniadania, kupują śmieciowe jedzenie w sklepikach. Ważne także, aby jeść 5 posiłków dziennie. Śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację, mówią lekarze. Ważne również, żeby mądrze wybierać. Dzieci, które wzięły udział w lekcji o zdrowym żywieniu, zostały poczęstowane przez sponsora zdrowym sokiem jabłkowym i jabłkami, a do ich zjedzenia zachęcał pan Jabłko. I można by było sobie życzyć, żeby za każdym razem prawdziwe jabłko miało takie wzięcie wśród dzieci jak pan Jabłko.
Zmarła Elżbieta Magdzicka, pedagog, wizytator w Kuratorium Oświaty, dyrektor i wykładowca Kolegium Nauczycielskiego. Elżbieta Magdzicka zmarła w środę, miała 64 lata. Pogrzeb odbędzie się jutro, czyli w sobotę o godzinie 11:00, msza święta w kościele na Glinicach, potem wyprowadzenie zwłok na cmentarz przy ulicy Limanowskiego. Do tej pory zawsze były dęby, tym razem buki. 27 papieskich buków posadzonych zostało dziś na osiedlu Prędocinek. Sadziły przedszkolaki i młodzież szkolna. Buki mają upamiętniać kanonizację Jana Pawła II. 27 drzewek, które posadzono na osiedlu Prędocinek, symbolizuje 27 lat pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Pomysłodawcą od lat sadzenia papieskich drzewek jest Edward Śpiewak. Wyrażam radość i zadowolenie, że w kolejną rocznicę śmierci Jana Pawła sadzimy papieskie drzewa. Ten rok jest dla nas szczególny, bowiem Ojciec Święty zostaje wyniesiony na ołtarze. Akcja sadzenia papieskich drzewek na terenie spółdzielni mieszkaniowej Ustronie ma już 7-letnią tradycję. Zawsze uczestniczą w niej dzieci. Piękna akcja, ponieważ uczestniczą w tym dzieci. One są bardzo szczere i to, że widać na ich twarzach takie fajne miny pozytywne, to też jest tak jakby pewna perspektywa, że te drzewa, które zostały zasadzone, one nie zostaną zniszczone. Do tej pory co roku sadzono papieskie dęby. W tym roku postanowiono stworzyć papieską aleję buków. Uzgodniliśmy tutaj z Lasami Państwowymi, że dobrze by było, żeby zasadzić buki, one też będą, wyrosną na piękne drzewa, będą takie w kolorze też takim purpurowym, więc może tu jest jakby jakaś taka sugestia. Drzewka i krzewy przekazały Lasy Państwowe. Pomagamy najlepiej, jeżeli są konkretne wnioski, bo to wtedy łatwiej jest znaleźć po pierwsze miejsce, dobrać gatunek, który jest, albo też wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu tej drugiej strony. I to jest chyba takie najlepsze. W ciągu 7 lat akcji sadzenia papieskich drzew posadzono na terenie spółdzielni mieszkaniowej Ustronie ponad 200 drzewek. Natomiast około 1500 drzewek rozdano przedszkolom, szkołom i mieszkańcom. Caritas diecezji radomskiej wspólnie z funduszem biskupa Jana Chrapka wydały album Jan Paweł II Święty. Album można nabyć w parafiach, a także w księgarni świętego Kazimierza i w księgarni mariackiej. Album Jan Paweł II Święty wydany został w nakładzie około 3000 egzemplarzy, jak tłumaczą pomysłodawcy. Publikacja ma pomóc w przygotowaniach do kanonizacji Jana Pawła II. W tym albumie znajdziemy bardzo piękne zdjęcia z najważniejszych wydarzeń z życia Jana Pawła II, jak również w drugiej części albumu znajdziemy zdjęcia i informacje, wszystkie ślady pobytu Jana Pawła II, ale również i Karola Wojtyły, jeszcze jako biskupa i kardynała, na terenie naszej diecezji. Zdjęcia, które wykorzystane zostały w głównej części albumu, wykonał papieski fotograf Grzegorz Gałązka. Zdjęcia w części drugiej, poświęconej wizytom Jana Pawła II w diecezji radomskiej, pochodzą ze zbiorów diecezji. I tutaj przykładowo archiwalne zdjęcia czarno-białe, które pokazują tutaj pobyt kardynała Wojtyły, przykładowo w Studziannie na koronacji obrazu, czy w 72 roku, kiedy obraz Matki Bożej Częstochowskiej wraca na szlak pielgrzymi, jak również pobyt w Skarżysku Kamiennej, w Radomiu, czy również na koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Błotnicy. Wprowadzenie do radomskiej części napisał biskup Henryk Tomasik, a tekst ksiądz Albert Warso. Ma bardzo dużą wartość historyczną ten album z tego względu, że również wpisuje się on w to wielkie wydarzenie, jakim jest kanonizacja naszego papieża Jana Pawła II. Album można nabyć w parafiach, a także w księgarni świętego Kazimierza i w księgarni mariackiej. Pieniądze uzyskane z jego sprzedaży zasilą konto funduszu biskupa Jana Chrapka i przeznaczone zostaną przede wszystkim na stypendia dla uzdolnionej młodzieży niepełnosprawnej. A my mamy dla Państwa kilka egzemplarzy tego albumu. Zainteresowanych odsyłam na nasz profil na Facebooku.
pokazały, że potrafią recytować, ale i rapować. Dzieci z ogniska przedszkolnego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przygotowały przedstawienie z okazji zbliżającej się kanonizacji Jana Pawła II. A powiedz, za kogo ty jesteś przebrany? Za Jana Pawła II. A kim był Jan Paweł II? Polakiem. I kim jeszcze? Papieżem. A wiesz, jak Jan Paweł II naprawdę się nazywał? Karol Wojtyła. Oskar był jednym z wielu aktorów, którzy wzięli udział w spektaklu pod tytułem Świadkowie Miłosierdzia. Przedstawienie zorganizowano w ognisku przedszkolnym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Impulsem do tego przedsięwzięcia była zbliżająca się kanonizacja Jana Pawła II. Kanonizacja odbywa się w Niedzielę Miłosierdzia, więc chciałyśmy połączyć wszystkich trzech świętych i błogosławionych, żeby ukazać dzieciom, rodzicom, którzy przyjdą na występ, tych pierwszych i podstawowych świadków miłosierdzia, siostrę Faustynę, księdza Sopoćko i Jana Pawła II. Po co człowiek tak się martwi? Po co człowiek się wypala? Po co w życiu jest najprostsze nam potrzeba zaufania? Uwagę przykuwały stroje niektórych przedszkolaków. Kostiumy uszyły prowadzące ognisko przedszkolne zakonnice. W organizację zaangażowali się również rodzice. Rodzice bardzo podjęli się też tego z taką dużą odpowiedzialnością, nawet do tego stopnia, że pokupowali niektórzy buciki specjalnie, żeby były dostosowane do strojów. A dzieci w tych strojach miały dość duże pole do popisu. Przedszkolaki nie tylko recytowały, ale tańczyły i śpiewały. Włoska flecistka, dyrygent z Meksyku i radomska orkiestra kameralna. Już jutro kolejny w takim właśnie składzie koncert, a dziś muzycy zagrali dla trochę młodszej publiczności. Jak zawsze w piątek przed właściwym koncertem Radomska Orkiestra Kameralna i jej goście uczestniczyli w audycjach umuzykalniających dla dzieci. Jako pierwsi na koncert przyszli najstarsi uczniowie. Robert Pluta, dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu, serwował widzom ciekawostki muzyczne. Było fajnie, podobało mi się. Instrumenty też fajnie wyglądały. Szukałyśmy właśnie jednego, nie wiedzieliśmy jak się nazywa i szukałyśmy nazwy w internecie. Orkiestra pod dyrekcją pochodzącego z Meksyku Juana Carlosa Lomona zapoznawała uczniów z fragmentami utworów, które znalazły się w programie sobotniego koncertu. To m.in. kompozycje Griga, Vivaldiego, Händla i meksykańskiego kompozytora Mabaraka. No jest to bardzo fajne ukulturowienie, jeżeli można tak to nazwać, tutaj młodzieży radomskiej. Myślę, że to jest naprawdę fajny pomysł. A jakiej muzyki słuchasz na co dzień? Na co dzień ciężko stwierdzić takiego konkretnego typu muzyki. Raczej szukam takich szerokich, mam szerokie horyzonty raczej, jeśli chodzi o to. I taką muzykę również czasami da radę puścić w domu. Dla mnie coś nowego, bo ja się nie zajmuję, się nie słucham często właśnie muzyki. I to jest mi odkrycie jakiejś nowej muzyki ogólnie. W sensie nie mam po prostu kontaktu, a to pomaga mi takie spotkania właśnie z taką muzyką. I ogólnie koncert mi się podobał. Muzyka naprawdę wprawia w nastrój, bardzo pozytywny. I można dużo się nauczyć też o kompozytorach na skalę światową. Juan Carlos Lomonaco poprowadzi orkiestrę także podczas jutrzejszego koncertu, nie będzie jednak jedynym gościem. W koncercie Zaczarowany flet weźmie udział wybitna włoska flecistka Francesca Salvemini. Muzycy wspólnie wykonają koncert fletowy Johanna Joachima Quanza. I tymi muzycznymi zapowiedziami kończymy dzisiejsze wydanie Teledziennika. W imieniu zespołu, który przygotował program, bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam na sport i na prognozę pogody. Do zobaczenia. We'll be right back.